Piątkowy poranek przez 2 godziny trwał protest mieszkańców Pilchowa, którzy walczą o utworzenie w ich miejscowości 8-klasowej szkoły podstawowej. W ramach akcji protestacyjnej mieszkańcy cały czas przechodzili przez przejście dla pieszych, blokując tym samym ruch w kierunku Jeziora Głębokie. Ten protest mieszkańców Pilchowa jest jakby wyrazem bezsilności, bo od 5 lat rozmawiamy z gminą, składamy różnego rodzaju propozycje, wychodzimy naprzeciw tym zastrzeżeniom, które gmina stawia co do usamodzielnienia placówki, więc my składamy propozycje, jak te wszystkie problemy, które gmina artykułuje, można by było rozwiązać. Na przygotowanych transparentach widniały hasła: ratujmy szkołę, urzędnicy nie niszczcie nam szkoły, czy sprzeciw wygaszeniu szkoły. Walczymy o samodzielną szkołę, ponieważ ta szkoła ma historię ponad 70-letniego stażu. Na dobrą sprawę przez wszystkie lata była samodzielną szkołą. Po reformie została przekształcona, jak większość szkół w Polsce, w układ 6-klasowy. Natomiast potem znowu był powrót do układu 8-klasowego i gmina jakby zablokowała ten moment, że nie zgodziła się na to, żeby ta szkoła była 8-klasowa, tłumacząc, że nie ma pieniędzy, nie ma środków i tak dalej. No i rodzice, proszę sobie wyobrazić, robili wszelkiego rodzaju manewry, żeby doposażyć tą szkołę na dobrą sprawę we wszystkie takie elementy właśnie, świetlica, plac zabaw, ścieżka edukacyjna, poidełka, jakby dzieci mają stały dostęp do wody. Chcemy 8 klas! Chcemy 8 klas! Zdaniem zastępcy burmistrza Polic szkoła w Pilchowie nie ma jednak wystarczającej bazy lokalowej, aby być szkołą 8-klasową. Uchwalona przez Radę Miejską w Policach sieć szkół zakłada, że szkoła filialna w Pilchowie będzie placówką 6-klasową. Organizatorzy protestu zapowiedzieli, że jeżeli piątkowa inicjatywa nie przyniesie zamierzonego efektu, równo za tydzień protest zostanie przeniesiony pod siedzibę Urzędu Miejskiego w Policach. W Urzędzie Miejskim w Policach burmistrz Polic Władysław Diakun podpisał z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem 2 umowy na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej z osiedla Jasienica w kierunku Niekuńczycy oraz budowę węzła przesiadkowego przy placu Chrobrego w Policach. Przebudowa węzła przesiadkowego obejmuje wymianę nawierzchni, budowę peronów, utworzenie miejsc parkingowych oraz stanowisk dla rowerów. Powstaną nowe wiaty autobusowe, chodniki, oświetlenie i kanalizacja. Koszt inwestycji to 1 600 000 zł, z czego 800 tysięcy unijnego dofinansowania pochodzi od Urzędu Marszałkowskiego. Droga rowerowa łącząca osiedle Jasienica z Niekuńczycą liczyć będzie ponad 2 km. Na trasie powstaną 2 obiekty Bike and Ride na 25 stanowisk postojowych zlokalizowanych przy punktach przesiadkowych. Droga dla rowerów połączy strefy zamieszkania z obszarami przemysłowymi w Policach. Koszt przedsięwzięcia przygotowanego przez gminę Police wyniesie ponad 1 000 000 zł. Urząd Marszałkowski z unijnej dotacji przeznaczy prawie 850 tysięcy złotych. Czy gminie Police grozi cofnięcie unijnej dotacji na przebudowę wiaduktu przy ulicy Kuźnickiej w Policach? Na to pytanie podczas wtorkowej konferencji prasowej odpowiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Okresem końcowym jest 31 grudnia 2023 roku i ja mogę zadeklarować, że jeżeli do tego czasu będę marszałkiem, a nigdzie się nie wybieram, to tych pieniędzy nie odbiorę gminie Police i one dalej będą, nawet jeżeli będzie trzeba zmienić wykonawcę, to będą do dyspozycji gminy i do tego, żeby zrealizować tą inwestycję. Zastępca burmistrza Polic Jakub Pisański poinformował podczas konferencji prasowej, że burmistrz Polic Władysław Diakun wystąpił do firmy Energopol o zgodę na zdjęcie z kontraktu asfaltowania ostatnich warstw wiaduktu. Zgoda dotarła do gminy wczoraj na to, żeby zdjąć z kontraktu Energopolu asfaltowanie ostatnich warstw. Mamy carte blanche do tego, żeby rozmawiać o ostatnich warstwach asfaltu z inną firmą. Cała konstrukcja nośna jest, pierwsze warstwy asfaltu są, przyczółki z obu stron są przygotowane do asfaltowania, więc jest to stan, w którym za chwilę po tych taśmach wzmacniających od spodu i asfalcie ostatnimi warstwami asfaltu występujemy do wojewódzkiego nadzoru budowlanego z prośbą o umożliwienie przejazdu. Jak zapewnił zastępca burmistrza, gmina Police z tytułu realizacji inwestycji nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów, które nie obejmowałaby podpisana umowa.
Jak podkreślił Władysław Diakun, opóźnienia związane z remontem wiaduktu nie mają wpływu na przebieg inwestycji Polimery Police. W nocy z piątku na sobotę na skrzyżowaniu przy Jeziorze Głębokie wróciło mini rondo. Celem wprowadzenia ronda jest przede wszystkim poprawa płynności ruchu, zwłaszcza w zakresie włączania się do ruchu pojazdów z ulic dotychczas podporządkowanych Miodowej i Kupczyka. Mini rondo powinno też rozładować korki powstające w godzinach szczytu na trasie od Pilichowa do Jeziora Głębokiego. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na obowiązujące znaki. Nowe mini rondo będzie obowiązywało do czasu rozpoczęcia prac związanych z przebudową węzła Głębokie. Od 15 października rozpocznie się akcja protestacyjna nauczycieli, która ma polegać na wykonywaniu przez nich zadań wynikających jedynie z przepisów prawa oświatowego. Co to oznacza dla uczniów? Nauczyciele nie będą wyjeżdżali na wycieczki szkolne, ani nie będą przygotowywać materiałów pomocniczych własnym kosztem. Jak zadeklarował przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz, podczas strajku nauczyciele będą pracowali tylko przez 40 godzin i wykonywali zadania opisane w przepisach prawa oświatowego. Termin strajku włoskiego ogłoszono nieprzypadkowo na 15 października, będzie już bowiem po wyborach parlamentarnych. O udziale w strajku decydować będą sami nauczyciele. Do strajku już wiadomo, że nie dołączy Oświatowa Solidarność, która słowami Ryszarda Proksy informuje, że na razie rząd wprawdzie powoli, ale realizuje postulaty podpisane 7 kwietnia bieżącego roku. Po wyborach ZNP ma przedstawić wniosek w sprawie utworzenia Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Nauczyciele chcą, aby pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego była równa przeciętnemu wynagrodzeniu w kraju. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Mierzyń zorganizowało na terenie rekreacyjnym Mierzynianka w Mierzynie festyn rodzinny Poznaj swego sąsiada. Podczas imprezy zaprezentowano wystawę prac, które powstały w ramach warsztatów fotograficznych Mierzyn i mieszkańcy Mierzyna w starej i nowej fotografii. Ponadto odbyły się liczne konkursy zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Na uczestników czekał gorący poczęstunek w postaci potraw z grilla. Zwieńczeniem festynu była wspólna zabawa muzyczna. Wydarzenie zorganizowano w ramach programu Społecznik na lata 2019-2021. Tak, każdą ilość zbieramy. No i zobaczymy, która drużyna pierwsza się przewróci. Oj, mamy tutaj pierwszą glebę. Już gdzieś ta komunikacja powstała, jeszcze przypadkiem zębów nie powybijać na trawie, bo to by było naprawdę... W niedzielę 13 października Polacy wybierać będą posłów i senatorów na kolejną kadencję. Swoje listy wyborcze zarejestrowało 5 komitetów: Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Koalicja Obywatelska. W okręgu wyborczym nr 41 mieszkańcy części województwa zachodniopomorskiego, w tym powiatu polickiego, wybierać będą 12 posłów i jednego senatora. Liderami swoich ugrupowań są Marek Grubarczyk z Prawa i Sprawiedliwości, Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej, Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Dariusz Wieczorek z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a także Marcin Betka z Konfederacji Wolność i Niepodległość. Siatkarki grupy Azoty Chemika Police zdobyły Superpuchar Polski imienia Andrzeja Niemczyka. W niedzielnym meczu w 3 setach pokonały ŁKS Łódź. Dzisiaj Chemik jest lepszy, mam nadzieję, że na następnych spotkaniach to my będziemy lepsze i do tego na pewno będziemy dążyć. No. Choć miejscami walka była naprawdę wyrównana, to chemiczki pod koniec setów wypracowywały sobie bezpieczną przewagę. Policzanki kończyły poszczególne partie wynikami do 21, do 18 oraz do 19. To był jeden z naszych celów na ten sezon i bardzo fajnie, że się go zrealizowało. Jak to trener powiedział, będziemy miały ciut lżej niż jakbyśmy przegrały, więc... pozytywne wszystko po tej wygranej. Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana reprezentująca polickie barwy Giselle Silva, która zdobyła łącznie 16 punktów. Niewiele mniej oczek, bo 14 zanotowała na swoim koncie Wilma Salas. Pierwszy ligowy mecz nowego sezonu podopieczne Ferata Akbasa rozegrają 12 października.
Policzanin Marcin Lewandowski został brązowym medalistą odbywających się w katarskiej Dosze Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce. Brązowy medal zdobył na dystansie 1500 metrów. Niedzielny bieg finałowy reprezentant Polski zakończył z wynikiem 3 minut 31 sekund i 46 setnych i jest to nowy rekord Polski. Poprzedni, należący również do Lewandowskiego, został pobity o 49 setnych sekundy. Medal jest pierwszym zdobytym przez Marcina Lewandowskiego na Mistrzostwach Świata na otwartym stadionie. W miejscowości Kościno w gminie Dobra już po raz 9 odbył się bieg przełajowy pod nazwą Jarzębina. Do rywalizacji przystąpiło 270 zawodników i zawodniczek z całego powiatu polickiego, a także Szczecina, którzy rywalizowali na dwóch leśnych dystansach. Krótszym, wynoszącym 4 km i nieco dłuższym 7 km i 600 metrach. Na uczestników czekała pamiątkowa koszulka oraz medal. Ponadto przygotowano dodatkowe atrakcje, a wśród nich wojskowa grochówka przygotowana przez żołnierzy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje. Łącznie 40 zawodników i zawodniczek z 6 klubów sportowych wzięło udział w drugim memoriale imienia Antoniego Rogowskiego i 29 memoriale imienia Tadeusza Iwańca. Zawody odbyły się w sobotę 5 października w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Siedleckiej. Tutaj mamy dwoje młodych pasjonatów podnoszenia ciężarów i jak w gminie ludzie widzą, że są wokół dyscyplin, wokół takiej dyscypliny, którą wspierał świętej pamięci Antoni Rogowski, który walczył o sprzęt, o salę, a dzisiaj są wokół tej dyscypliny tak młodzi, prężni ludzie, to nic, tylko podnosić rękę za tym, żeby były na to pieniądze, żeby było wsparcie dla tej, dla innych dzieci. Wśród najmłodszych zawodników na najwyższym stopniu podium stanęli Oliwia Styczyszyn oraz Dimitryw Chawryliuk. W kategorii chłopców do lat 15 najlepszym okazał się Szymon Pełka, natomiast wśród dziewczyn Zuzanna Ślipek. Wśród zawodników z grupy wiekowej do lat 23 zwyciężyli Natalia Hołuj oraz Jakub Orłowski. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęli zawodnicy gospodarzy, czyli AKS-u Promień Police, drugie AKS-u Myślibórz, a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna AKS Białogard. W sobotę w hali widowiskowo-sportowej zespołu szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach zawodniczki Szkoły Mistrzostwa Sportowego Police zainaugurowały sezon przed własną publicznością. W drugiej kolejce drugiej ligi kobiet zawodniczki SMS Police łatwo pokonały przed własną publicznością Energię Międzyszkolny Klub Sportowy Truso Elbląg 3-0, zwyciężając w poszczególnych setach do 22, do 22 i do 19. Kolejne spotkanie SMS-ki rozegrają już w środę w Policach w derbach regionu z KS Spójnia Stargard.